Zobaczymy, jak sobie poradzi podczas serii próbnej. No i dobry skok Adama Małysza. Dobry skok. To jest skok, który być może oznacza, że Polak jednak będzie liczył się w walce o medale. 133 metry wynik Adama Małysza. To po osiągnięciach Bystela, Hautamäkiego i Benkowicza czwarty rezultat. No, to budzi nadzieję, to budzi optymizm. Wiatr był dobry pod narty z prędkością około 3-3,5 metra na sekundę.